Dzienny grylarz. Tekst Stanisława Tyma i Jerzego Dobrowolskiego w Och Teatrze. Premiera odbyła się 17 marca w reżyserii Cezarego Żaka. Cezary Żak tym razem i nie pierwszy raz w podwójnej roli, tej reżyserskiej i tej aktorskiej. Wszystko wychodzi na plus. Zaraz Wam opowiem o tym spektaklu. Kto pana tu wpuścił? Kim pan jest? Nikt mnie nie musiał wpuszczać, sam tu wszedłem. Przepraszam, nie przedstawiłem się. Osób Inesku, minister prasy i informacji. Jak to tu pan jest nowym naszym? Przepraszam, panie ministrze, ja tak nie poznałem pod światło. Pan minister pozwoli, że się przedstawię. Ale my się przecież znamy. Spotkaliśmy się kilka razy, towarzysza sekretarza. Tak, o, to ja nie przypuszczałem, że pan minister mnie pozna. Poznaję. Cała rzecz spektaklu dzieje się w redakcji jednego z czasopism rumuńskiego w latach 70. Trzeba przyznać, że klimat inscenizacji jest doskonale pokazany na realia lat tych 70. Scenografia oraz kostiumy doskonale odzwierciedlają panujące wówczas realia wystroju wnętrz czy też ubioru. Nie bez powodu myślę, że Cezary Żak w jednym z wywiadów nazwał tą realizację w pewien sposób historyczną. Tekst opowiadający o mechanizmach życia redakcyjnego, o manipulacjach, o chęci dojścia do władzy, do dzierżenia stanowiska. Teraz przejdę pokrótce do ról. Ról w spektaklu grają znakomici aktorzy. No oczywiście Cezary Żak się wybija, wprawiony w komedii, doskonale prowadzi swoją postać, także powoduje uśmiech na twarzach, doskonale wypukla pewne momenty w przekazie. Kolejną postacią jest rola sprzątaczki, w którą wciela się Izabela Dąbrowska. Jest przeurocza w tym swoim wykonaniu. Myślę, że takie zabawne role służą pani Izabeli. Także chcę jeszcze więcej móc oglądać panią Izabelę Dąbrowską. No i co? I jeszcze Marta Chodorowska. Marta Chodorowska wciela się w sekretka, sekretarkę i no też przykuwa uwagę widza. Na scenie oczywiście plejada aktorów, także warto ich zobaczyć w tejże odsłonie, jeżeli jesteście sympatykami i sympatykami choćby którejś z osoby z występujących, to zapraszam Was do Och Teatru na Ciemny Grylarz.